Cześć moi drodzy, zapraszam Was na drugi odcinek gry Labs. Zaczynamy, zobaczymy, czy przetrwamy w tym 2077 roku. Ten rok brzmi tak samo strasznie jak 2020. Dobra, klikam. Przenosimy się. Tak, oczywiście, poziom napromieniowania. Czy jeszcze mocno, czy jeszcze świecę, czy może... Jeszcze nie? Czy już świecę, czy jeszcze nie? Język polski taki trudny. Szczególnie kiedy się nagrywa. Rok. Zapisało mi grę, no mówcie, że tak. Widzicie, mój biedny komputer nie domaga. Nawet jeśli chodzi o gry na Androida. O, ale kontynuuj, dobrze. O to chodzi. Więc zapisało, więc to jest duży, duży plus. Dzięki temu mogę nagrać ten drugi odcinek. Cały czas próbuję poprawiać dźwięk, kombinuję i mam wrażenie, że dążąc do perfekcji za każdym razem po prostu psuję sobie. Dobra, kontynuujmy. Przypominam, co robimy. Musimy tutaj kontrolować te cztery wskaźniczki. Za każdym razem, jak podejmę decyzję, coś tutaj się zmienia, coś się zwiększa, coś się zmniejsza, no i musimy to utrzymać w równowadze. Więc mamy teraz minister zdrowia Gibsona, znaczy ją, panią Gibson, mówi, że intensywne rolnictwo w całym kraju staje się niemożliwe do opanowania z powodu choroby roślin. I co możemy zrobić? Zamknijcie najbardziej zanieczyszczone pola i użyjcie antybiotyków. No i tutaj mi pokazują te kuleczki, jak widzicie, prawda? Co dana decyzja spowoduje, ale ja nie ogarniam tego, która kuleczka znaczy wzrost, a która spadek. Ostatnio próbowałam to rozkminić, ale przy pierwszej, lepszej okazji moja teoria została obalona. Zamknijcie najbardziej zanieczyszczone pola, użyjcie antybiotyków. Dobra. Będą antybiotyki. Chociaż to... Wiecie. W tej decyzji są takie... Wybór między złą, a jeszcze gorszą. No i co? No nie mówcie, moi drodzy, że mi się gra zacięła. No niestety. Dzięki za info, ale... O, wreszcie ruszyło, super. Pracownik naukowy Torres, który się nie chce nam ujawnić. Albo ma bardzo brzydką twarz. I nie dał swojej fotki. Albo coś planuje i chce być inkognito. Nasza technologia jest przestarzała. Musimy zainwestować więcej w badania. Aha. A skąd hajsy wziąć, panie drogi Torresie? O, no. Znowu, widzicie moi drodzy, mój komputer tak nie domaga. Tak bardzo nie domaga, że znowu się zacięło. I jeszcze na tym, że zróbmy to. Że zrobimy to. I wydaje mi się, że nie da się już cofnąć tej karty. Więc jeśli mi się odetnie to w końcu, to coś czuję, że ta opcja zostanie wybrana nieświadomie przeze mnie. No ale się zacięło. Dobrze, moi drodzy, gra mi się odcięła, ale odcięła mi się w ogóle z inną postacią, minister gospodarki, więc tak naprawdę nie wiem, czy tam te wybory wszystkie się zapisały, czy nie. No ale cóż, no gram dalej, to może jest po prostu wystosowane losowo, nie wiem, ale nic więcej nie ruszałam, więc to jest moja gra na pewno. Potrzebujemy praw, które ochraniają banki i instytucje finansowe. No, w sumie... Dobra, mam nadzieję, że już będzie dobrze. Przepraszam Was bardzo za to. Ale tak jak mówię, chcę coś nagrywać i jedyne gry, które mogę, to gry o słabych wymaganiach, ale jak widać, nawet te słabe są zbyt mocne. W przyszłym miesiącu jest otwarcie nowej wystawy sztuki. Moglibyśmy na nie pójść.
pani Alsza, Alsza Hall. Tak, nie. Tak, spowoduje, że hajs, ale mamy go sporo, więc czemu nie? A, to jeszcze mi wzrosło bardziej. Wow, super. Część ludności nie ma co jeść. Nie ma pieniędzy. Musimy zmniejszyć podatki lub wkrótce dojdzie do powstania. Albo powstania. Oczywiście gubernatora się słuchamy, zmniejszamy podatki. Wszystko dla mojego ludu. Panie prezydencie, lud jest biedny i głodny, ale to już wiemy. Wiele rodzin nie ma nawet chleba. Ojej, masakra. Rozdajcie im nasze zapasy. Pozwólcie im zjeść ciastko. Kto wie, do jakiego cytatu nawiązuje ta kwestia, niech mi napisze w komentarzu, a wygra ode mnie... Co wygra? Moje gratulacje! Dobra, takie heheszki. No wydaje mi się, kurczę, że ta duża kropka jednak to jest chyba plus, zaraz zobaczymy. Nie, minus! Bo daj pozwolić im zjeść ciastko, to będzie minus dla ludności, a my chcemy rozdać zapasy. Czyli tak, no właśnie, plus dla ludności, minus dla hajsików, dobra. Dobra, znowu gubernator się odzywa. Ponad 10 tysięcy ludzi w południowych miastach nie ma dachu nad głową, a nadchodzi zima, więc się nim zająć. Czyli to znowu ta sama kwestia, którą już... Ale już dla ludzi jesteśmy bardzo dobrzy, więc myślę, że jak raz nie damy rady, to nie będzie tak źle. No, dobra, jest tutaj ok. Mamy pracownika naukowego, Teresa. Widzicie tego, co wtedy się zaczął odzywać? Obcy kraj posiada lepszą wiedzę od nas, ponieważ rząd pozwala na eksperymenty na ludziach. Nie, 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 nie będę eksperymentować na ludziach. Dopóki mogę... O, twórcę. Ciebie? Co ciebie? A, cześć, porada dla ciebie. Czasami tekst jest zbyt długi, aby go wyświetlić. Możesz go przywieźć w góry dół. No dzięki, rychło w czas. Odkryłam to sama. Tak. Nie. Tak. Grupa fanatyków splądrowała szpital, twierdzą, że tylko Bóg ma moc ratowania ludzi, gubernator. Podejmijcie odpowiednie działania, ewakuujcie budynek. No, tam jak trochę się pomacha szabelku. Czarny rynek utrudnia komercyjną działalność państwa. Czy powinniśmy interweniować? Tak? Nie. Oczywiście, że tak. Ale... zaraz mi wojsko powiesi. Wiceprezydent się odzywa. Panie prezydencie, musiał pan to opuścić zeszłej nocy? Po tym, jak wyszli państwo, znalazłem to pod pańskim biurkiem. What? Co to jest? Co ja dostałam? Co to jest? Nie obchodzi mnie to, no jak? Coś mi daje. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Myślałam, że wiesz, wygląda jak małe urządzenie elektroniczne, ale odkąd je wyjąłem, wydaje się, że przestało działać. Bomba. Jakaś mikrobomba atomowa. Wezmę to. Trzymaj to na razie. Ani... O kurczę. Dobra, wezmę to. Nie wybuchnie? A, odrodzę się. O, wyrocznie. Będzie miał efekt w każdej... turze? Każdy wybór ma konsekwencje. Z jakiegoś dziwnego powodu twój umysł może je teraz przewidzieć. Wow! Ale mam fajny umysł. Banki oferują nam wsparcie finansowe, jeśli armia zapewni im ochronę. O! Nie potrzebuję ich pieniędzy. Aha! Czyli... Moment. Czyli tamte kropeczki były niepewne? Nie pokazywało mi to, co wzrośnie, co zmaleje? Bo dopiero teraz, zobaczcie, jak ta wyrocznia mi się pojawiła. To jest, widzicie, strzałka w górę i w dół, jakby pokazywało na 100%. A tamte kropeczki, to co to było w takim razie? Ej, gra mnie oszukuje. No dobra, ale w takim razie pokazuje, wojsko spadnie, to nie, muszę wojsko. Wojsko się nie ruszy. Nie potrzebujemy ich pieniędzy, potrzebujemy, ale wojsko by mnie już powiesiło. Twórca. Możesz stuknąć na górny panel, żeby uzyskać dostęp do ustawień. Widziałeś? Wiedziałam, ale nie będę korzystać z tego. Promieniowanie na niektórych zamieszkanych przedmieściach drastycznie wzrasta. Czy powinniśmy? Ej, co powinniśmy? A, interweniować.
ewakuujcie mieszkańców i tak, wojsko spadnie, hajs spadnie, mieszkańcy będą spoko. Nie pozwólcie, aby ta informacja, pokazuje mi co, ale domyślam się, wyciekła. Niestety, ja bym bardzo chętnie zrobiła to, ale moje wskaźniki pokazują, że niestety muszę zrobić to. Kolejne zwycięstwo w wojnie ze wschodem. Co mamy zrobić z Niemcami? Traktujemy ich należycie. Potrzebujemy informacji. Twój telefon wyświetla dziwne symbole, a po nich liczby. Oh no! 2082 20. Oh no! To są na pewno daty, znaczy rok, to są lata na pewno. Ej, a jak to są daty mojej śmierci? Ej, pasowałoby za kilka lat już, nie? I potem. Ej, straszy mi ta gra. Co? Co do Anielki Zielonej. Druga wiadomość mówi, usuń te wiadomości, zanim oni je zobaczą i proszę zapamiętaj je. What? Już nie pamiętam, które to były daty. Oni? Czyli kto? Co? Ja nie... Telefon powrócił do normalnego stanu, a dwie wiadomości nadal się wyświetlają. Nadawca jest anonimowy, a data odbioru to 11 maja... What? Co? Jak to data odbioru z przyszłości? Usuń wiadomości, zachowaj wiadomości. Dobra, ja pamiętam, więc mogę je usunąć. Wow, nowe karty, wiadomość z przyszłości, serio? Ale fajna gra. Znam pewne uzdrowiska na północy, które były zamknięte podczas wojny. Przywróci je pan do działania, a kraj skorzysta. Ale mam wyrocznie, o mam. Hajsy zmaleją, ale ludzie się ucieszą, środowisko. Nie, ludzie się nie ucieszą. Dobra, hajsy jeszcze wytrzymały. No, całkiem względnie dobrze. Grupa naukowców pracuje nad projektem ratowania niektórych przemieść dotkniętych promieniowaniem, ale brakuje im funduszy. Sfinansujemy ich. No, chciałabym. Nie mogę im pomóc. Niestety. Nie mam funduszy. Rośliny są lustrem zdrowia. Potrzebujemy więcej terenów zielonych w kraju. W kraju. Ogrodnik green. Jaki fajny ogrodnik. Zasadzimy nowe drzewa. Nie ma potrzeby. No, ludzie muszą się ucieszyć troszkę bardziej. Oh no, patrzcie. Normalnie wisimy na skraju bankructwa już. Powinieneś zainwestować, kiedy nie mam w ogóle pieniążków. Nawet na własną pensję. Pieniądze w budowę tajnych baz militarnych będą użyteczne w krytycznych sytuacjach. Ja bym chciała to zrobić, naprawdę, tak? Nie. No nie mam pieniędzy. A nie dodałam pieniędzy. Kurczę, armia jest słaba, a populacja jest leniwa. Powinniśmy przewrócić pobór. Tak? Nie. Zawsze wybieram, tak? Oh no, patrzcie, na samych stópkach się trzymam. Twój ochroniarz jest irytujący jak na nas na pizzy. Dobra, znamy to. Skonfiksował wszystkie moje noże. Ej, ten Mario chyba planuje na mi zamach. Pogadam z nim. To dla bezpieczeństwa. Dobra, lud się trochę ucieszy. No nie, no do kostek doszło. Myślałam, że chociaż do kolanek. Wygląda na to, że handel genetycznie jest zmodyfikowanymi zwierzętami, mimo że jest nielegalny, jest praktykowany na południu kraju. No nie. Interweniujcie, odpuśćcie. To nie ja, to moje wskaźniki. Grupa inżynierów genetycznych chciałaby przeprowadzić eksperymenty na ziarnie. Chcą wzmocnić jego odporność. To już był taki... zezwala mnie, ma mowy. Już dało się coś takiego zrobić w poprzednim odcinku, nie ma mowy. Chociaż ja bym się raczej zgodziła. Ambasador Ross. Północno-zachodnie Stany spodziewają się groźnej i niszczącej zimy. Proszę o pomoc finansową. Boże drogi, bardzo chętnie, ale nie stać mnie. To nie nasz problem.
mogłem jakoś to troszeczkę inaczej, łagodniej ująć, na przykład, że może w przyszłym roku. Proszę się ciepło ubrać. Nowy pestycyd znacznie zwiększa plody. Nie wiem, co mi się dzieje, po prostu tracę umiejętność. Dobra. Tak, znacznie zwiększa plony. Pestycyd. Tak. Nie żaden inny, tylko pestycyd. Co powinniśmy zrobić z zyskiem? O, to tak. Zainwestujcie w badania i wszystko urośnie tu. Wszystko dla Państwa. O! O! Jak będę miała pieniążki, to po prostu będę też zaspokajać potrzeby innych działów Państwa, gospodarki czy coś. Ale zobaczcie, ile się trzymam. Rok i 31 dni, no to człowieku. Kradzieże stają się częstsze w południowych miastach. Poszkodowani domagają się odszkodowania do państwa? Od państwa wypłacić odszkodowanie? Odpuścić? No chyba wypłacę. No, bo lud by mnie zjadł. Dyrektor wywiadu MUR, nie wiem, czy chcę to czytać. Kraj jest silny, ale zagrożenie mogą tworzyć się wewnątrz. Powinieneś założyć specjalny zespół, który sobie z tym poradzi. Robi się? Nie potrzebujemy tego. Myślę, że warto mieć taki zespół, jakby ktoś chciał mnie ewentualnie kiedyś powiesić. W ogóle kto to gadał? Ej, halo. Słychać było głos jakiś. To będzie miał stały efekt. Grupa specjalna. Fox Hunt. Hunt? To elitarna jednostka militarna. Specjalizuje się w tajnych operacjach. Co? No. Ej, jak to przesunąć? Co? Halo, no. No i nie da się tego przesunąć. Twórca mnie oszukał. Specjalizuje się w tajnych operacjach, co? Co pozwoli mi działać sprawniej, prężniej. W ogóle będzie super. Fox Hunt. 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 Dobra. O, mamy Foxa. Mamy wyrocznie, mamy Foxa. Ej, dobrze w Izie, nie? Prywatna firma otrzymała pozwolenie na ścięcie 70 hektarów lasu. Jak to możliwe? To musi być pomyłka. Płacą nam za to. Skarb państwa płacze. Wow, roślinki płaczą i to mocno. Mrówki, 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 wszędzie. Z pewnością to wina ogrodnika. Muszę z nim pogadać, gospodyni Anna. Tak, to na pewno są takie zmutowane mrówki. No, pogadaj z nim. Będzie miał stały efekt? Ludzie nie są zadowoleni z naszych ostatnich decyzji wojskowych. Jak? To przybyły wspaniałe. Mówią o konspiracjach, korupcji, nadchodzącej wojnie. Ale mamy zespół. Do zadań specjalnych. Zmienimy nasze plany. Okej. Niech paplają. Boli. Armia jest słaba, a liczba żołnierzy maleje. Powinniśmy promować rekrutowanie młodych ludzi. Zgadzam się. O nie, na samym cypelku. Tak samo jak środowisko. Kurczę, nie dożyję chyba 2 lat. Poważna zaraza. Panowuje jedno z naszych miast. Z prognoz lekarzy wynika, że może stać się bardzo groźna. O Boże, jak brzmi to znajomo. Objąć miasto kwarantanną. Więc w sumie jeszcze chyba nie umarłem z powodu środowiska, tak mi się wydaje. Ej, to pewnie mnie promieniowanie zabije wtedy, nie? Objąć miasto kwarantanną. Ej, no co ty się zacięłaś, kobieto? Aha, możemy to wyleczyć. Super, czyli tak czy inaczej stracę głowę. Albo przez obce państwa, albo przez promieniowanie. Dobra. Panie prezydencie, właśnie miałam, widzicie, jak czułam, że tak to będzie. Poziom radioaktywności jest poza skalą. Nie jesteśmy już w stanie zagwarantować zdrowia ludzi. Oh no. Przywódca plew. Co? O nie. Już świecę? Co mi pokazuje? Dlaczego mi nic nie pokazuje? Co? Nie chcę tego czytać. Ludzie w kraju? Tym samty zaczynają podlegać mutacjom z powodu silnego promieniowania. Umierasz w agonii.
Już chyba wolałam szybkie ścięcie. Rachu ciachu i po strachu, a nie umieranie w agonii. No fu. Brr. No dobra, to w którym roku się odradzam? Ach, muszę zaczerpnąć. O, 78. Dobra, może być. Muszę łyczka sobie łyknąć. Łyczka łyknąć. Bo takie decyzje to, kurczę, wymagają odwagi. Ciekawe, gdzie zaprowadzę nasz kraj. Trzymajcie kciuki, żeby przynajmniej nie do szybkiego upadku. W tym roku zima jest wyjątkowo sroga, a zbiory marne. Możemy poprosić o pomoc z zachodnich krajów. Krajów zachodnich, ale dobra. Poprosimy. Oh no, nie mam wyroczni już. Jeśli poprosimy o pomoc, to chyba nie za darmo, nie? Nie chcę być im dłużny. No właśnie, ale to zaraz ludzi naprawimy. Ludzie nie są zadowoleni właśnie z naszych ostatnich decyzji wojskowych. Mówią o konspiracjach, korupcji, spadającej wojnie. I co powiesz, panie gubernatorze? Panie gubernatorze, proszę się nie zacinać. Panie gubernatorze, przywołuję pana do porządku. Proszę pana, halo. Proszę się obudzić. Okej. Czyli los zadecydował za mnie. Dobra. Mamy awarię. W parku miejskim wybuchł pożar. Pali się. Dobra, panujcie pożar. Albo... Gubernator, nie przycinaj się. O, czyżby gubernator się odciął? Odciął się, jak milutko. Ale muzyka nam się zacięła. To nic, będę śpiewać. Pomóżcie cywilom, opanujcie pożar. O, stary magazyn zdaje się rozpadać. Znowu katastrofa. Wkrótce mogą wyjść przechowywane w nim materiały promieniotwórcze. O, no, nie chcę umierać w agonii. Zainterweniujcie. Konserwacją jeszcze trochę wytrzyma. Oh no, myślałam, że... Dobra. Obce kraje kradną nasze patenty i wynalazki. Musimy się im przeciwstawić. Tak. Nie. Chciałam tak, ale muszę nie. Bo mi tutaj by po prostu znowu spadło. Ej, a da się w ogóle umrzeć z dwóch powodów naraz? Znowu? Twój ochroniarz jest irytujący jak ananasy na pizzy. Skonfiskował wszystkie moje noże. Dlaczego muzyka nie gra? Chyba taka fajna strojowa. Pogadam z nim. To chyba urośnie mi, nie? Dobra. Kradzieże stają się częstsze w południowych miastach. Poszkodowani domagają się odszkodowania od państwa. Wypłaćcie i wypłacajcie. Wypłaćcie. Ale troszeczkę większym cypelku. Panie prezydencie, słyszałam, że ma pan problemy z telefonem. Mógłbym zerknąć? Generał... Ej, ale tam te informacje... Ale moment. Mówili... Moment. Jesteśmy w 79 roku, to po pierwsze. Już. A po drugie, te tajne informacje mówiły, żeby nikomu tego nie pokazywać. Nikomu usunąć. I skąd to słyszał? Po pierwsze. Nie będę nikomu pokazywać, ani generałowi. Jeszcze mi tutaj zamachu stanu potrzeby. Właśnie. Krowy w gospodarstwach zaczęły produkować krew zamiast mleka? Wiadomości wkrótce znajdą się w kasetach? Ej, ta gra jest straszna. Nie dopuśćcie do tego. Nie obchodzi mnie to. Tak, zostałam sprzedana. Panie prezydencie, nasze państwo jest biedne, jesteśmy przytłuczeni długami z zagranicy. Wiem. Ale chyba wolę to, niż umieranie w agonii.
Chociaż wrogie państwa mogą zrobić jeszcze gorsze rzeczy ze mną. Twoja głowa zostaje sprzedana wrogim kraju, a rząd przechodzi w ręce polityków. Cudownie. Nie porządziłam tym razem długo. No dobra, to będzie co? Znowu 79 rok? Odrodzę się? Czy się nie odrodzę? Chciałabym się odrodzić. Dobra. '78 był dla mnie lepszym rokiem. To były lepsze czasy, lepsze lata. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dobra, tasują mi się karty do odkrycia. Puk, puk. Czas na herbatkę, napije się pan ze mną? Tak, nie, później. Ej, a... Czy to będzie miało jakieś konsekwencje, herbatka? Czemu? Mogę się napić herbatką, nie? Chyba, nie? O, popatrz, przyjaciel przyjechał z wizytą, mógłby dołączyć? Pewnie, będzie raźniej, wolałby mnie. Czemu nie? Chyba, że mnie zabije. Dziękuję za gościnność. Jest pan bardzo życzliwy. Obiecuję, że nie będę się narzucał. A, twórca przyszedł do mnie. Mogę mu coś powiedzieć? No, panie twórco. No, panie twórco. Pan twórca się zaciął. No cóż. Też tu jesteś? Dobra. To mi się zaznaczyło. Dobra, czytam kolejną kwestię, która w końcu się odetnie. Tak, też lubię herbatkę. No, też lubię herbatkę. Kiedy się nią raczymy? Czy miałbyś coś przeciwko? Moment, moment. Rzucenie okiem na parę reklam. Mogę ofiarować ci za to poświęcenie wyjątkowy dar. Nie, dziękuję. Pewnie. Wyjątkowy dar. Herbatka? Dobra, teraz będzie miejsce na reklamy, które pewnie wam wytnę. Okej. Okay. Więc cudownym darem była herbatka. Naprawdę spodziewam się wyroczni albo baz militarnych. A twórca obdarował mnie wirtualną herbatką. Jeszcze w ogóle w moim apartamencie prezydenckim. Świetnie. Herbata jest przepyszna, ma delikatny aromat cynamonu i miodu. Czy to ma jakieś znaczenie? Milutko, ofiaruję ci to wyrocznie. O, jednak! Pomoże ci w twojej pracy. Do następnej herbatki. Spoko, dzięki. Do zobaczenia. Wyrocznie, no, oczywiście. Ale teraz muszę się starać, żeby nie skończyć ze wcześniej tej rundy właśnie. Bo potem ją stracę. Tak, każdy wybór konsekwencje i będzie pokazane, więc troszeczkę łatwiej, chociaż już wcześniej pokazywało. W niektórych miastach sprzedawana jest żywność pochodząca z upraw na skażonych obszarach. To zdecydowanie niebezpieczne. No, niebezpiecznie. Interweniujcie. Okej, okay. Odpuśćcie. Dobra. Dyrektor wywiadu. Wygląda na to, że niektórzy z naszych żołnierzy szmuglują broń z mafią. Czy powinniśmy interweniować na przewieście? Plamę z... Czy wiesz, co znalazłam dziś rano na pościeli? Plamę z oleju. Śmieszne, prawda? Zastanawiam się, jak się tam dostała. Plama oleju? Na mojej pościeli? Oleju? Nie przypominam sobie, żebym jadła w nocy frytki. No, a może to benzyna? Ktoś chciał mi podpalić. Oh no. Tak, nie. Ale tu nie ma żadnego pytania, nie? Śmieszne, prawda? Aha. Aha, śmieszne. Nie, nie śmieszne. Czarny rynek utrudnia komercyjną działalność państwa. Czy powinniśmy interweniować? Tak. Mam trochę pieniążków. Ludność jest bogata, a rząd potrzebuje pieniędzy. Musimy podnieść podatki. Oczywiście, czemu nie? O, nawet nie spadło tutaj.
Znaczy, część ludności nadal żyje w skrajnym ubóstwie. Powinniśmy interweniować. Ej, no halo. Przecież wczoraj mówił co innego. Szukają mnie moi doradcy chyba, nie? Dobra, niech interweniują. Oh no, wojsko jest niepocieszone. Ponad 10 tysięcy ludzi panuje w miastach i ma dach nad głową, a nadchodzi zima, powinny się z nimi zająć. No, to już było, tak? Nie. O, tak, nie będzie niosło żadnych konsekwencji. Mądra decyzja. Ma pan życzliwe serce, gdzie ich przeniesiemy? Aha, czyli to będzie miało konsekwencje. Do baraków? Do kościołów. Do kościołów, bo baraki odejmą mi wojsko, które i tak mam w słabej kondycji. W ogóle ludzie są zbyt szczęśliwi, nie może tak być. Dział badań nie wykonuje swojej pracy. Muszą zatrudnić więcej pracowników do tworzenia broni. Tak? Nie. Aha, tak. Dobra, wojsko. Wow! Ostatni cypelek. Kraje zachodnie są bombardowane przez wschodnie. Ludzie uciekają przed wojną i szukają schronienia w naszym kraju. Zamknijcie granice. Twoja żona nadal prosi o kawior na kolację. Wyjaśniłem już, że już z tego nie mamy. Tego nie mamy. Szef kuchni Mario. On jest jakiś dziwny. Może to on sam je ten kawior, a nie moja żona. Pogadam z nim. Znajdź kawior. No. W poprzednich latach jadła kawior, to... Niech nie zmienia diety, jeszcze szoku dostanie kobieta. Populacja jest niezadowolona. Żądają więcej pieniędzy na zajęcia rekreacyjne. Wcześniej żądali na przeżycie, a teraz widzicie, rekreacji im się chce. Tak? Nie. Nie. Obecne prawo nie pozwala ludziom sprzedawać swoich towarów za granicą bez wyraźnej zgody. Jeśli to zmienimy, gospodarka... Co gospodarka? O! Może odnieść korzyść. Zmieńcie prawo. O! Dobra, teraz trzeba będzie się wojsku podlizać. Moglibyśmy sprawić, by ogrody były piękniejsze, gdybyśmy tylko importowali... Moment. Importowali nowe kwiaty z krajów zachodnich. Nie. No, tam piękniejsze. Nasze rodzime kwiaty najładniejsze są. Im dłużej trwa twoja historia, tym więcej kart zostaje dodanych do talii. Ciekawe, co stanie się w roku... Ej, w 2150? No halo. Dlaczego mi mówisz taką straszną datę? Ej, a ta data nie była wymieniona w tych moich tajnych wiadomościach przypadkiem? Bo tam był jakiś. 21 było, nie? Boju. No, ciekawe. Powiesz mi? Tak, nie. Tak, ciekawe. O, znowu pani Ho. W przyszłym miesiącu jest otwarcie nowej wystawy sztuki. Mogę się na niej pójść. Ej, a to moja, może moja żona, czy nie? Tak. Nie. Nie. Wojsko niech się troszkę pocieszy. W sumie, dlaczego wojsko się cieszy, że nie poszedłem do galerii sztuki? Pracownicy w państwowych fabrykach odmawiają dalszej pracy. Chcą podwyżek. Podnieś płacę. Nie ma mowy. Dobra. Grupa fanatyków splądrowała szpital. Twierdzą, że tylko Bóg ma moc ratowania ludzi. Znowu podejmijcie odpowiednie działania. Ewakuujcie budynek. O. Niektóre firmy farmaceutyczne proszą o zgodę rządu na przetestowanie swoich... Swoich produktów na zwierzętach. Mogą to zrobić? Absolutnie nie. Okej. Okay. Armia jest słaba, populacja leniwa. Powinniśmy przywrócić pobór. Tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek w ogóle odwołałem ten pobór. No tak. Tak, wojsko rośnie. Nie. What? Znowu stópki. Ujście niektórych wielkich strumieni zmieniły się w bagna. Powinniśmy naprawić te obszary. Naprawdę stąpam po kruchym lodzie. Trochę przykro mi, że muzyka już nie gra. A może ją wyłączyłam? Moment, są to jakieś opcje? Aha, nie ma opcji. No dobra. To ja wstawię jakąś swoją muzyczkę. Tak? Nie. No w tej sytuacji absolutnie, definitywnie tak. Zachodnie kraje oferują nam traktat pokojowy. To dobry sposób na zakończenie wojny. Podpiszmy go. O, wszystko nam rośnie.
Nie zgadzam się, wszystko nam spada. Wojna to same nieszczęścia przecież. Proszę pana, nastąpiła eksplozja w jednym z pana laboratoriów. Cały budynek się zawali. Ograniczcie szkody ekonomiczne. Ej, ograniczcie szkody ekonomiczne, a hajsy spadają. W ogóle czemu? Pomóżcie cywilom. Pomóżcie cywilom, skoro... No, znowu. Panie prezydencie, nasze państwo jest biedne. Jesteśmy przytłoczeni długami z granicy. Znowu zostałam sprzedana. No super, miło mi bardzo. A w ogóle ta tajna służba nie miała mi jakoś pomóc, przechwycić mnie albo coś? Bu. I wyrocznie straciłam. 79 rok, w którym się obudzę. 79 czy 80 już może? Aha, nadal utkłam tu. No dobra. Co mi losie przyniesiesz? Ponad 10 tysięcy ludzi w południowych miastach nie ma dachu nad głową, a nadchodzi zima, powinniśmy się nimi zająć. Straszne te zimy tutaj. Aha, nie mam żadnej podpowiedzi. Nie damy rady. Panie prezydencie, lud jest biedny i głodny. Wiele rodzin nie ma nawet chleba. Dobra, to im pomogę tym razem. Tym razem rozdajcie nasze zapasy. Znowu irytujący jest mój ochroniarz jak ananasy na pizzy. Co on się uwziął do hawajstu, tak? Pamiętam, jak pracowałam w pizzerii, to wyobraźcie sobie, że oprócz ananasów na pizzy hawajskiej były również brzoskwinie. Mam nadzieję, chciałam powiedzieć, what? Nie słuchajcie tego. Myślę, że wszyscy przeciwnicy pizzy hawajskiej, po moich słowach, mają teraz traumę. Wszystkie noże skonfiskował. On naprawdę chce chyba coś mi zrobić. O, jesteśmy już w 80 roku. Wow. A który on rok wieszczył? 2050. Może coś się stanie. Wow, może znowu jakaś wojna atomowa wybuchnie. Czy ja mam jakiś schron? Gwałtowne trzęsienie ziemi nawiedziło jedno z miast. No. Pomóżcie ofiarom. Ograniczcie szkody ekonomiczne. Ograniczę szkody ekonomiczne, ale hajsy nie wzrosną. Czy wiesz, co znalazłam dziś rano na pościeli? Plamy oleju. Śmieszne, prawda? Zastanawiam się, jak tam dotarła. Dostała się. Znowu? Tak, bardzo śmieszne, bardzo zabawne. Badanie nad orzeszkami zostały zawieszone z powodu braku zadowalających rezultatów. Zostało nam kilkanaście ton niewykorzystanych produktów. O, orzeszki. To powinno trafić do naszych obywateli. Sprzedajmy je na rynku. O, zaraz się zajmę obywatelami. Zaraz. Minister zdrowia delegalizuje niemal każdy środek konserwujący. To oczywiste. Oczywiście szaleństwo. Oczywiste szaleństwo, ma być, nie? Chociaż nie, oczywiście też ma być. Masz rację. On wie, co robi. Masz rację. Stary magazyn zdaje się rozpadać. Wkrótce mogą wyciec przechowywane w nim materiały promieniotwórcze. Wow! Ej, tyle pieniędzy jeszcze nie miałam. A jak dojdzie do maksa, to co będzie? Ciekawe. Ej, może sprzedam własne państwo. I udam się na jakąś, wiecie, egzotyczną wyspę. No dobra, dużo grałam w Tropico. Jeszcze trochę wytrzyma. Zainterweniujcie. Proszę pana, dobra wiadomość. Znaleziono duże pole naftowe. Wow. Czuję pieniądz. Kraj jest bogaty. Jestem bogaty. Dobra, kraj jest bogaty. Ale wszystkim starczyło, ja też. Dobra, banki oferują nam wsparcie finansowe, jeśli armia zapewni im ochronę. Nie potrzebują ich pieniędzy. Dwa stoi. Wow. Obecne prawa są stare i niepopularne. Musimy je zaktualizować. Zróbmy to. Nie ma potrzeby. To chyba dobrze zrobi ludziom, nie? Dobrze, okej. Okay. Nie mam doświadczenia w polityce, ale w gimnazjum byłem przewodniczącym klasy. Czy myślisz, że mam szansę przeciwko generałowi? Ej, z tym Mario coś jest nie tak. Bardzo coś nie tak. Najpierw kombinuje coś przy nożach, a teraz chce się generałowi przeciwstawić.
Muszę mieć oko na tego kucharza, tak. Nie, nie masz szans, generałem. Ambasador Ross. Północno-zachodnie Stany spodziewają się groźnie niszczącej zimy. Proszę o pomoc finansową. Pomożemy im? To nie nasz problem. A, chciałam tak, dobra. Ludzie są nieszczęśliwi, ale imigranci mogą być dobrym kozłem ofiarnym. Powinniśmy obwinić ich za wszelkie problemy. Serio? Za wszystkie problemy? Dobry pomysł. Nie ma mowy. O. No. Nie tak dużo szkody. Myślę, że generał i minister zdrowia to więcej niż przyjaciele. Widuje się ich często razem. Gdybyś tylko widział, jak dobrze się dogadują. Ale że co? Że są razem? Czy że knują coś przeciwko mnie? Ej, może coś knują? Tak, nie. Nie bardzo wiem, co to tak nie ma znaczyć. W sensie, że się zgadzam z tym, czy że się nie zgadzam, bo ona nie zadała żadnego pytania tak naprawdę. Dobra, myślę, że... Tak. Że albo są razem, albo coś knują, więc tak czy inaczej tak. Promieniowanie niektórych zamieszkanych przedmieściach drastycznie wzrasta. Czy powinniśmy interweniować? Ewakuujcie mieszkańców i pozwólcie, aby ta informacja... O! Jeszcze wytrzymają. Poważna zaraza opanowuje jedno z naszych miast. Z prognoz lekarza wynika, że może być stać się bardzo groźna. Objąć miasto kwarantanną. Możemy to wyleczyć. Spróbujmy. What? Serio? Chciałam wyleczyć lud. Poświęciłam dużo pieniędzy, żeby to zrobić. Zainwestowałam w ochronę zdrowia, a spada mi poparcie wśród ludności. Serio? Minister zdrowia, znają pan, prawda? Ej, ta gospodyni coś wie na ten temat. Na temat ministra, generała i w ogóle wszystkich. Gospodyni wiedzą. Minister zdrowia, czy ja ją znam? No znam, przecież jest w moim rządzie, tak? Kto? Tak. No więc, plotka głosi, że uwielbia przypisywać sobie wszystkie zasługi. Mogę panu coś poradzić? Pewnie. Nie, jest w porządku. Pewnie, masz coś do powiedzenia. Niech pan postara się nie czynić jej na zbyt sławną. Jeżeli kraj wyjdzie na prostą, a ludzie będą dziękować za to jej, to nie skończy się dobrze. Ona coś wie albo próbuje mnie poróżnić z panią minister. Ej, ale jak ona rzeczywiście planuje jakiś zamach stanu razem z generałem na mnie. Albo gospodyni coś knuje. Boże, nie można nikomu ufać na tym świecie. Będę ostrożny. Co za nonsens. Będę ostrożny. Znowu epidemia jakaś. No, zagraniczne państwa na wschodzie cierpią z powodu straszliwej epidemii, która dziesiątkuje ludność. Ci, którzy przeżyli, szukają schronienia. Przywitajmy ich. Nie wpuszczajcie ich. O, hello. Hejka. Mamy awarię. W parku miejskim wybuchł pożar. Pali się znowu. Panujcie pożar. Puśćcie cywilom. No. Puk, puk. Czas na herbatkę. Napije się pan ze mną? Będzie gość znowu? Herbata jest przepyszna. Ma delikatny aromat cytryny i miru. Widzicie, zrobiła inną herbatkę, bo tamta była z cynamonem. A gość? Z prezentem? Nie ma gościa z prezentem? W tym roku zima jest sroga, wyjątkowo nawet. A zbiory marne, możemy poprosić o pomoc zachodnich krajów. Prosimy o pomoc. Nie chcę być im dłużny. Proszę o pomoc. Wow. No i co? Znowu mnie sprzedali. A ja żyły. Flaki sobie wypruwałem. Dla tego narodu. Panie prezydencie, nasze państwo jest biedne, jesteś przytłoczeni długami za granicę. Dzięki. To na pewno generał z minister zdrowia. Oho, znowu mnie sprzedali. Twoja głowa zostaje sprzedana wrogim krajom, a rząd przychodzi w ręce polityków. Dzięki. Patrzcie. Prawie rok. Kolejny. Bo.
No dobrze, moi drodzy, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że tyle lat rządzenia w jednym odcinku to wystarczy naprawdę, aż się zmęczyłam. To co, szukujemy nowe siły na 2080 rok, więc mam nadzieję, że się widzimy, słyszymy w tym roku. Dobra, zostańcie ze mną jeszcze w 2020. Dzięki, cześć!